Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowej serii na kanale. Witam was w nowej modyfikacji do Gothica, tym razem jest to Gothic 2, nie Gothic 1. Modyfikacja nazywa się Czarne Serce i z tego co wiem nie jest długa, więc jest taka w sumie w sam raz na króciutką serię. Podejrzewam, że czasowo będzie podobna do Ciemności Gordota czy Historii Bariery, które już nagrywałam na kanale. Jako modyfikację do Gothica 1. No i tak, przede wszystkim chciałabym wam powiedzieć, że chwilowo zawiesiłam serię z Shadow of the Tomb Raider, jakbyście byli zastanawiali się, o co chodzi. Po prostu uznałam, że spróbuję teraz z Gothiczkiem. Shadow nie ma za dobrych wyświetleń, praktycznie są one znikome. A z tego co pamiętam, ostatnio Gothiczek całkiem dobrze się przyjął, więc chciałabym zobaczyć, czy tutaj, prawda, Gothic 2 przyjmie się równie dobrze. Modyfikacja kolejna, prawda, do Gothica 2. No i zaraz się przekonamy. Także co? Jeszcze na wstępie wam powiem, od razu zanim zacznę, że chciałabym teraz, żeby filmy pojawiały się nie codziennie, lecz po prostu 3 razy w tygodniu, we wtorek, czwartek i sobotę. Chwilowo we wtorek i czwartek będzie pojawiać się modyfikacja, czyli Czarne Serce, no a w sobotę Layers of Fear. Pierwsza część oczywiście. Został nam chyba jeszcze jeden odcinek. Ostatni, no i oprócz tego później będziemy ogrywać z Damianem dodatek, także na spokojnie. No i co, myślę, że zaczynamy już nową grę, a ja przestanę pitolić głupoty. Zagramy sobie na poziomie średnim, czyli na takim normalnym. Mam nadzieję, że to nie jest błąd mojego życia i że nie pożałuję tego. Tak, jest to modyfikacja, z tego co pamiętam, chyba niemiecka. I gramy Kawalornem, czyli postacią, którą poznaliśmy w Gothicu 1 i w Gothicu 2 w sumie również. Oraz mamy drugą postać, czyli Gana, Czarne Serce, przypływamy na jakąś prawdopodobnie wysepkę. Gan był tym takim myśliwym, dla którego mieliśmy zabić Smoczego Zębacza w Gothicu 2. No i co? Wreszcie jesteśmy. Chyba będę musiała przeklikiwać. Tak, na Adanosa. Wreszcie, ten magiczny kamień doprowadza mnie do szału. Racja, odkąd nosisz tę część, wyglądasz jakoś tak kiepsko. A dzisiaj znowu zaczęłaś mówić przez sen. Myślę, że powinniśmy zlokalizować mistrza Aguasa najszybciej, jak to możliwe, i dać mu ten kamień. W porządku, możemy ruszać. Za mną. Poczekaj jeszcze chwilę. Nadal mam twoją zbroję z mojego ostatniego zadania. Z pewnością będziesz jej potrzebować. Moja była niestety bezużyteczna. Tutaj masz ją z powrotem. Co na Beliara? Jest totalnie poszarpana. Ja, tak, przepraszam. Zadanie, które dał mi Watras, nie było takie bezpieczne, jak na początku sądziłem. Ach, cholera, w zamian za to będziesz mi coś winien. Tak, oczywiście. Gdy tylko będę mógł, odwdzięczę się. Obiecuję. No dobra, możemy szukać Aguasa. Moje bóle głowy znowu stają się nie do zniesienia. W porządku, uważaj na siebie. Dobra, czyli zaraz idziemy, rozumiem, do przodu. Gan jest moim towarzyszem. Tak, chodzi za mną. Przeszukajmy może najpierw tutaj to wybrzeże. Myślę, że coś może być tutaj ciekawego. A jakbyście słyszeli jakieś szuranie w tle, bo nie wiem, czy uda mi się to wykalibrować, jakoś wyciąć. Mam świnkę morską i ona aktualnie pije sobie z poidła i ono jest dosyć głośne. Dobra. Czyli tak, przypłynęliśmy gdzieś. Już widzę, że możemy coś zbierać. Znalazłam złoto na początek. Nie sądziłam, że znajdę tutaj jakieś pieniążki. W ogóle myślę, że zaraz jeszcze sprawdzimy sobie ekwipunek. Tam są wilki, już je widzę stąd, jak nie wiem. Mamy kiepski, krótki miecz, łuk, strzały, uszkodzony pancerz kręgu wody. Myślę, że mogę go założyć teraz. Zlecenie. Przeczytajmy. Kawalorn, mój synu, z tą wiadomością przysyłam ci skórzaną torbę. Jest w niej serce szponu Beliara. Musisz je donieść z Ganem na Topaz, wyspie we wschodnim Imperium. Tam musicie odszukać mistrza Aguasa. Próbowaliśmy zniszczyć tę broń, jednakże bez skutku. To bardzo potężny artefakt, który pochodzi od samego Beliara. To ważne, byście uważali, ponieważ spróbuję wami manipulować. Dlatego pokładam w tobie, Kawalornie, ogromne nadzieje, abyś wziął serce... Jedna bestia mniej. Myślę, że duch Gana będzie na to... Dobra, zaraz dokończymy. Nie chciałam Gana bić. Nie Gana. Jedna bestia mniej.
Co jest? Dobra, widzę, że musimy się spieszyć, ale to za chwilę. Dokończymy sobie czytać. Myślę, że duch Gana będzie na to zbyt słaby. Okej. Okay. Inni magowie wody i ja wyruszamy w drogę na kontynent, by wspierać ludzi w tych trudnych czasach. Niech Adanos będzie z wami, Vatras. Dobra. Czy jest wilków? Nic tu nie ma. Dobra, wyciągnęłam coś z tego wilczka. Tutaj jakiś niebieski bez. Jeszcze mamy tutaj wilczka. Tylko dwa tutaj były? Ciekawi mnie, czy mamy jakąś mapę tego miejsca. Podejrzewam, że nie. Mamy coś pod M? Nie. Czyli nasza mapa nie istnieje tego miejsca. Może weźmiemy sobie łuk, żeby skanować otoczenie. Na wszelki wypadek. Nie za bardzo wiem... Dobra, młody dzik. Nie wiem, czy młody dzik jest dobrym rozwiązaniem. Nie za bardzo wiem też, w którą stronę się powinnam kierować. Także... Młody wilk. Strzelę w ciebie? W ogóle jakie mamy statystyki? To też jest bardzo ważne. Łuki mamy 40, czyli mamy strzelca. No dobra. Muszę chyba podejść bliżej, ale się boję, że to wszystko się zaraz na mnie rzuci. Dobra. Oh my god. Chyba było głupie. Jak na złość oczywiście cały las się na mnie rzucił. Nie wiem, co mnie bardziej gryzie. Podejrzewam, że te dziki. Dobra, uciekamy do wody trochę. Wow. No nie, kawalor. Jezu. Jezu. Ale mnie pogryzły. Okej, cześć. Dobra, wyjdziemy sobie leciutko na brzeg. I załatwimy je w troszeczkę bardzo przykry sposób. Tylko żeby one nie wyszły za mną. Cześć, może byś mi pomógł? Niestety, ale właśnie stracimy expa, bo one się potopiły chyba. Dobra, z młodego dzika udało mi się expa jeszcze zdobyć. Może tak, zanim pójdziemy dalej, to się wyleczy tym mięsem. Widzę, że słabo. Chyba nie powinnam się rzucać na te stworzenia. Wczytałabym się, ale nie zrobiłam jeszcze żadnego zapisu, także musiałabym rozpocząć nową grę. Jest to głupia sprawa, także pozwólcie, że ja zrobię pierwszy zapis i przestanę lamić i po prostu pobiegnę przed siebie. Nic tu nie ma. Dobra, bo mi się niestety te zwierzęta potopiły. Niczego tu nie znajdę. Dobra, wypłyniemy sobie. Nic tu nie ma. Chyba zebrałam z nich mięso. Nie wiem, ale wiem chyba, że nie powinnam chodzić na razie tam w głąb tej wysepki. Pewnie przyjdzie jeszcze na to czas, a ja niepotrzebnie tutaj idę. Chwila. Nie chciałam z Ganem gadać. Ale widzę, że możemy z nim też porozmawiać. Masz może kilka strzał dla mnie? Mój zapas zbliża się ku wyczerpaniu. Przykro mi, bracie, sam nie mam prawie żadnych. Kilka mogę ci dać, ale nie za dużo, inaczej sam nie będę miał. Dziękuję ci. Co dokładnie stało się z moją zbroją? No cóż, otrzymałem zlecenie od Vatrasa. Naprawdę powinienem tylko dostarczyć wiadomość magom wody w Jarkendarze. Niestety w drodze do nich wpadłem w zasadzkę zastawioną przez gobliny. Te bestie są cholernie sprytne, mówię ci. Komu to mówisz? Sam mam już niemało doświadczenie z tymi małymi zielonymi stworzeniami. Możesz mi dać kilka wskazówek dotyczących polowania? Mam na myśli, że jestem całkiem niezłym strzelcem, ale jeśli chodzi o patroszenie zwierząt, to prawdopodobnie coś tam. Jasne, powiedz po prostu, co chcesz wiedzieć i cię tego nauczę. Nie musisz mi się niczym odwdzięczać, ale proszę zdobądź chociaż trochę doświadczenia, w przeciwnym razie nic nie zdziałam. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chcesz wiedzieć. Dobra, czyli potrzebujemy punktów nauki. Podejrzewam, że te stwory były tutaj... Nie chcę już tego. Podejrzewam, że te stwory były tutaj po to, abym sobie wbiła poziom. Dokładnie. Niestety część z nich mi się utopiła.
A coś jeszcze tutaj na horyzoncie żyje? Dobra, rozejrzałabym się tutaj. Jak już tutaj weszłam. Wiem, że niby mieliśmy zmierzać gdzieś tam. O, proszę, znalazłam jakiś łuk chyba. Nie, to był konar. Z tego można coś wyrzeźbić, przynajmniej jeśli ktoś ma do tego talent. Mogę to otworzyć? Czujesz się nagle... Otrzymałeś różne przedmioty. Zlecenie to światło. Serce szponu. Ten artefakt to serce szponu Beliara. To chyba nie był odpowiedni... dobry pomysł, aby założyć ten artefakt. Ostatecznie czuję się wystarczająco źle. Jakieś tam złoto podstawowe. O, mamy miksturki. To bardzo chętnie się jednej napiję. Tam już mamy ścierwojady. I coś jeszcze tam było. Dobra, to za chwilę. Dobra, bo nie za bardzo wiem, tak jak mówię, gdzie mam iść. Jak strzelę w tego młodego ścierwojada? Dobra, zawsze możemy go sobie wywabić. Ewentualnie on mi postrzela i chyba nie dostaje expa. A jednak dostaje expa. Wow. Jedna bestia mnie. Mamy kolejny poziom. Dobra, to Gan, naucz mnie w takim razie teraz. Dobra, nauczmy się wszystkiego, bo chyba akurat starczy nam punktów. Na pewno ściąganie skór. Skóry najlepiej usuniesz przez skomplikowane, głębokie nacięcia przy tylnych nogach zwierzęcia. W rzeczywistości zawsze wtedy można bardzo łatwo usunąć skórę od przodu do tyłu. Dalej, zęby. Najprostszą rzeczą, jaką możesz pozyskać od zwierząt, są zęby. Bierzesz nóż i przystawiasz do jego paszczy. Następnie zdecydowanym szarpnięciem oddzielasz czaszkę zwierzęcia od jego zębów. Skrzydła krwiopisów. Najlepiej usuniesz przy pomocy ciachnięcia ostrym nożem bardzo blisko korpusu. Musisz tylko uważać, żebyś dobrze przeciął tkanki tych skrzydeł. Nie będą one nic warte, jeśli będziesz postępował nieostrożnie. Żądła. Krwiopica ma żądło umieszczone na jego plecach. Jeśli odpowiednio dociśniesz nam rękę, poluzujesz żądło i będziesz mógł je wyrwać za pomocą noża. Zwierzęta nie oddają swoich pazurów bardzo chętnie. Musisz znaleźć bardzo dokładnie punkt, do którego przyłożysz nóż. Postawa twoich rąk powinna być lekko skrzyżowana. Przy pomocy mocnego szarpnięcia uda ci się oderwać pazury. Pazury są częstym środkiem płatności u handlarzy. No i super. Umiesz już wszystko. Super. O to chodziło. Nadal nie jestem za bardzo przekonana, gdzie mam iść. W ogóle, czy ja mam włączone coś takiego jak F5? Nie mam czegoś takiego jak F5. Także trudno. Dobra, tutaj się jeszcze cofnę. Wybaczcie, że ten odcinek taki pierwszy będzie trochę zapoznawczy. O, goblinie jagody tu były. Okej, okay, może będziemy... A w ogóle jakie dają statystyki? Normalne? Tak, standardowe 1 do zręczności. Niczego tu nie znajdę. Czy się głos bez jego? Nic tu nie ma. Ognisty korzeń. Dobra, idziemy dalej. I teraz tak, pytanie, gdzie iść, bo jeszcze mogłam iść ogólnie do góry. Dobra, to może chodźmy najpierw w tę stronę. Bo tutaj widzę jakieś chatki. Te konary są bardzo ciekawe, mogę je zbierać. Dobra, tu mamy jakąś chatkę, także... O! Hej, widzisz to? To mi wygląda na jakąś wieś. Możliwe, że znajdziemy tam mistrza Guasa lub można po prostu popytać, gdzie on jest. Możliwe, najważniejsze, byśmy się trochę pospieszyli. Znowu mam te cholerne bóle głowy. Okej. Okej, dobra, to chodźmy do miasta w takim razie. Tutaj mam jakiś drogowskaz, także do twierdzy Topaz, do kopalni siarki. Dobra, mógłbyś nie strzelać w te ścierwojady, chodź tu. Dobra, zabił go, więc dobrze. Dobra, wow, ubiłam pierwsze stworzenie sama. Okej, mogę ze ścierwojadów pazury wyciągać? Wow, pierwszy raz takie coś widzę, to chyba zostało dodane.
Ach, miałam powiedzieć, żebyś się na nie nie rzucał, no ale dobra. Okej. Okay. To już są normalne ścierwojady. Czy byś zajął tamtym za tobą, wiesz, Ganik? No, dawaj. Przyblokujemy go oboje. Super. Och, na szczęście sobie sam łyknąłeś. Dobra, nie musiałam ci dawać potiona. Dobra, idziemy w takim razie najpierw tutaj. Może będę w stanie nawet się wyspać troszeczkę. Nie ma czego plądrować. Dobra, mamy jakiegoś strażnika. Znając życie, mnie zatrzyma za chwilę. O, skórzany mieszek. Super. Opłacało się. Do kopalni siarki pewnie pójdziemy później. Nie bez powodu ona tutaj jest. Jeszcze tam na górę trzeba zajrzeć, ale to też potem. O, polna jagoda. Jeszcze w sumie mogłabym się po ten rdest wrócić. Nie, to korzeń jest, tak. Ale rdeścik też tu leży. No i właśnie, z tego ścierwojada. Co nie to zebrać. Tutaj też były wcześniej te ścierwojady. Na pewno coś tutaj obok nich rosło. Jak zwykle. Dobra. Myślę, że za chwilę nie będę przedłużać i nie będę zbierać ziół jak to ja. Ale to za chwilkę. Podejdziemy do strażnika i zapytamy o co chodzi. Może tak być, że w ogóle nas nie wpuści gościu. W sumie. Ale przynajmniej teraz możemy skurować wszystkie zwierzęta i tak dalej, także spoko. Dobra, no to lecimy w takim razie do przodu i zobaczymy, co nam powie ten oto strażnik tutaj przy bramie. Dzień dobry, panie strażniku. Stać, obcy nie mogą wejść do wioski. No mówiłam, Karl. Cześć. Dlaczego nie mogę wejść do wioski? Ach, mieliśmy ostatnio tutaj sporo kradzieży i dlatego, aby zapobiec w przyszłości takich przykrości. Nikt, kogo nie znam, tędy nie przejdzie. W porządku, mam na imię Kawalon. Teraz mnie znasz. Mogę przejść? To tak nie działa. Jeśli naprawdę chcesz wejść do wioski, musisz mnie jakoś przekonać. A jak dokładnie? Więc wymyśl coś i powiedz, co tam ci świta. Możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę mistrza Aguasa? Mistrz kto? Aguas? Nie mam pojęcia, kto to jest. Może to jeden z instruktorów przy twierdzy? Nie, on jest bardzo starym i mądrym mistrzem. W dodatku jest magiem wody. A, miałeś na myśli tego starucha. No i gdzie mogę go znaleźć? No cóż, myślę, że 10 sztuk złota rozwiązałoby mi język. Masz. Masz tu złota, więc gdzie mogę go znaleźć? Podążaj po prostu tą ścieżką aż do dużej łąki z kilkoma drzewami. Z drugiej strony tej łąki powinieneś znaleźć drewniane schody. Im wyżej, a następnie... Idź wyżej, a następnie podążaj tą drogą. Mag wody przeważa w swojej jaskini. W porządku, nie wydaje się, by było to daleko. I tak, wiesz co? Czy to właściwie wszystko? Myślałem, że wioska wygląda na coś w stylu zamku, jeśli spojrzało się trochę dalej. W zasadzie to prawda. Widzisz tutaj twierdzę, topas, najważniejszy ośrodek szkoleniowy tego królestwa. To tutaj szkolimy ludzi Myrtany na nieugiętych wojowników w trosce o naszą przyszłość. I co to ma do wsi? Ach, wieś to właściwie jest dużo powiedziane. To bardziej mała osada tej twierdzy. Z wyjątkiem kuźni, nie ma tutaj niczego szczególnego. Mogę dokładnie spojrzeć na twierdzę? Nie wszedłeś do wioski, aż chcesz wejść do twierdzy? Może powinieneś znaleźć sobie jakiś inny cel. I tylko zakładając, że kiedyś bym cię wpuścił do wioski, do zamku nie wejdzie absolutnie nikt. Dopóki nie wstąpisz na służbę u króla, nie masz tu czego szukać. No tak, nie wcześniej jak dołączę do armii. Myślę, że będę już na to za stary. Co do wstępu do wioski? Tak, wpadło ci coś do głowy? Dlaczego mam ci pozwolić przejść? Jak będzie z tym złotem? Myślę, że 100 sztuk złota wystarczy, byś na chwilę odwrócił swój wzrok. 100 sztuk złota? Nawet biedna kobieta by nie dała w burdelu. Potrój stawkę, jesteśmy kwita. Dobra, może tak. 300 sztuk złota to trochę za dużo. Nie mogę czegoś zrobić, abyś trochę zszedł z ceny. Ty chcesz coś zrobić mi? A co konkretnie miałeś na myśli? Ach, nic specjalnego, ale musi być coś, co chcesz mieć. Jak los zechce, to dostanę. Mów. Dokładnie to samo powiedziałem. Tutaj cały dzień nie jest zbytnio ekscytujący, jak to można sobie wyobrażać. Niestety, jedne co miałem, to bagienne ziele. Bierzesz narkotyki? Hej, nie wszyscy muszą wiedzieć, zazwyczaj te rzeczy dostaję od
Paula, ale u niego ceny stale rosną. Z wiarygodnego źródła wiem jednak, gdzie ta rzecz rośnie. Powinieneś więc pójść pozbierać tego trochę, a potem przejęła część twojego wpisowego. W porządku, powiedz, gdzie rośnie ta rzecz. Rośnie przy jeziorze na wielkiej górze, aby tam wejść musisz po prostu pójść do lasu w prawo. Gdzieś musi być ścieżka, która prowadzi do jeziorka na górze, dasz radę. Przynieś mi pół tuzina tych roślin. No dobra, zobaczę, co da się zrobić. Dobra, czyli potrzebuję 6 skrętów bagiennego ziela. A więc strażnik wymaga całej hałdy złota, aby mógł przejść. Tak, już to słyszałem. Weź to, bracie, więcej niestety przy sobie nie mam. Dziękuję za to. Ale teraz szukajmy dalej mistrza Aguasa. Zdaje się, tutaj nie będzie. Dobra. Zrobię sobie kolejny zapisik, prawda? Mistrz Aguas, a w ogóle jak to wygląda? Mam 2 punkty nauki. Żniwa bagiennego ziela. Strażnik przy bramie do wioski Karl. Chce, abym przyniósł mu pół tuzina roślin bagiennego ziela. Strażnik przy bramie do wioski Karl nie chce mnie wpuścić. Muszę znaleźć jakiś sposób. Karl chce 300 sztuk złota. Duża sumka. Aby się dostać do mistrza Aguasa, musimy podążać ścieżką z wioski do łąki. Następnie musimy trafić na jakieś drewniane schody. Powinny nas zaprowadzić do maga. Dobra, myślę, że w takim razie pójdziemy sobie najpierw w stronę mistrza Aguasa. Podejrzewam, że nasze kroki wreszcie zostaną skierowane do wioski, a jeżeli nie, no to sami tam skierujemy nasze kroczki. Wiecie, idę tak jeszcze tym poboczem, bo może jakieś roślinki tutaj, coś, gdzieś, tutaj na pewno, polna jagódka, co znowu? Tam z drugiej strony tej łąki wydają się być jakieś drewniane schody. Wydaje mi się, że powinniśmy przyjrzeć się temu trochę bliżej. W końcu ktoś mógłby tam mieszkać. Dobrze kombinujesz, doktorze Watson. Co? Ech, zapomnij o tym, chodźmy dalej. Dobra, słyszę gdzieś tu ścierwojada. Gdzie jesteś? A, tam jesteście. Dobra, bo one się zaczynają na mnie bulwersować. Dobra, zapiszę się tu na górze. Dobra, zajmę się tym dużym może. Nie chciałam go nabić, halo. Mój exp, chociaż i tak byłby mój. Bo Gan jest chwilowo moim towarzyszem. Dobra, tu jakieś roślinki były? Coś tu było. Trafię w ciebie w ogóle? Halo, no ja mam strzelca, nie? Znowu jedna z tych głupich bestii. Dobra. Dobra, bo dostanę w papę zaraz. No, wyciągnij miecz. Halo. O Jezu, Gan. Czy ja cię muszę całe życie obijać? Niczego tu nie znajdę. Dobra, nieważne. Dobra, tam jest kolejny ścierwojad. Tutaj jest do kopalni siarki. A na górze? Nie, na górze jest do kopalni siarki. A tam jest do twierdzy, dobra. Czyli tak, kopalnia siarki nas chwilowo nie interesuje. Chodźmy tak tutaj boczkiem z boczkiem, żebyśmy nie wpadli znowu na jakieś cholerstwo. Tam coś jest. Nie wydaje się to duże jako obszar. O, fucking, tam jest preriówka. Coś, co mi doda żyćka. Polna jagoda. No nie za dużo, ale zjem. Rdeścik. O, proszę. Zioło lecznicze zawsze na propsiku. Pięknie. Zapiszmy sobie. Znowu jedna z tych głupich bestii. Wow, wow, nie. No halo. Postać mi się zblokowała. Kocham to. Postać mi się zablokowała, nie wiem na czym, gdzie i jak, ale coś się złego stało. Dobra, w ogóle ja zaraz muszę kończyć odcinek, tak naprawdę. Oj, proszę bardzo, znowu się zblokowałam. Ale dostałam jakąś premię. No chodź.
No, dawaj. Kurde, gun. Oj, tak. 120 punktów doświadczenia. Myślę, że jeszcze możemy zagadać do tego całego mistrza Topasa. Na spokojnie, moi drodzy. Chociaż zrobiłam to w kolejnym odcinku, ale wręcz mnie kusi, żeby tam na tą górę wleść. Znowu jedna z tych głupich bestii. Gun. Dlaczego? Czemu? To jest już topielec, gościu. To już jest level wyżej. Ała, ała, o Jezusie. Jezu, gun. Człowieku, przestań. Przestań mi podłazić pod celownik. Dałabym ci miksturę, a mam tylko jedną. Dobra, wiecie co? Wejdźmy tam na górę. Nie będę tutaj na razie eksplorować kompletnie niczego. Ach, jeszcze ten cholerny ból głowy. Co to jest? Posąg Adanosa. Nie mam pojęcia, co się dzieje z tym posągiem. A ten co tu wyrabia? Halo, gościu. Aguas, cześć. Ale masz fajną jaskinkę. To co, pogadamy z Aguasem w kolejnym odcinku, czy może jeszcze w tym? Lecimy w tym. Hej, ty. Wybacz, mam na imię Cavalorn, a to jest Gun. Pan to mistrz Aguas, prawda? Tak, to właśnie ja, ale poczekaj, wyglądasz na kogoś poważnego, mój synu. Ach, to pewnie przez ten mój pancerz. Ależ nie to miałam na myśli. Widzę, że jesteś nieco przygnębiony, mój synu. To prawda, nie czuję się zbyt dobrze. Przez wiele dni nie mogłem zmrużyć oka i czuję się strasznie słabo. Mimo to czuję, że powód ten nie leży w naturalnym pochodzeniu. Nie jesteś chory, ale na takiego się czujesz. No dobra, powiedzcie, co was do mnie sprowadza, moi synowie. Chodzi o ten artefakt. Magwatras powiedział mi, abym go do ciebie przyniósł, jednakże nie mogę tak po prostu zdjąć. Jest jakoś do mnie przywiązany. Och, rzeczywiście jest magia w tym przedmiocie, który pochodzi z samej kuźni mrocznego boga. Chodzi o szpon Beliara. Magowie wody z korzeni spróbowali zniszczyć szpon, jednakże nie udało się to całkowicie. Wiedziałem, że bariera w górniczej kolonii upadła i nasi bracia znowu są wolni. Ale że są w posiadaniu tego potężnego artefaktu, nie miałem pojęcia. Teraz zdaję sobie sprawę, dlaczego tak źle się czujesz, mój synu. Ten artefakt pochodzi wprost od samego Beliara. Szpon, zgodnie z legendą, powinien być bronią, która poprowadzi właściciela stworzeń Beliara ku zwycięstwu. A teraz jest on oczywiście z tobą powiązany. To nie jest dobry znak. A ty mogłeś powiedzieć Saturasowi i jego braciom, że nie da się tego unicestwić. Dokładnie, próbowali wielu zaklęć, jednakże wyciągnięcie serca ze szponu nie dało pożądanego efektu. Potrzebuję trochę czasu, aby nad tym pomyśleć i znaleźć rozwiązanie. Zachowaj artefakt, i tak nie mamy w tej chwili innej opcji. Jak sobie życzysz, mistrzu Aguasie. Co możemy zrobić w międzyczasie? Myślę, że najlepiej by było, aby jeden z was został tu ze mną, aby pomóc mi w moich eksperymentach. Drugi mógłby dla mnie wykonać inne zlecenia. Co masz na myśli, mówiąc zlecenia, wielebne? Poczekaj chwilę, zrobię szybko listę, abyś o niczym nie zapomniał. O matko boska. No, gotowe. Większość rzeczy powinien znaleźć w wiosce. Powodzenia, mój synu. Strażnik nie pozwoli mi wejść do wioski. Ach, o tym nie pomyślałem. Jednakże nie mam tam nic wspólnego z żołnierzami, dlatego nie mogę się za tobą w żaden sposób wstawić. Chociaż mogę ci dać trochę złota, mógłbyś spróbować przekupić strażnika. Dziękuję, lepszy rys niż nic. Mógłbyś dać mi nową zbroję? Moja ma pewne niedociągnięcia. Nie ulega wątpliwości, że ty i twój brat potrzebujecie nowego odzienia. Szczęście, mam jeszcze dla was dwa egzemplarze. Jednakże nadal brakuje ochrony magicznej, która by wzmocniła ten pancerz. Potrzebowałbym do tego jednak niektórych składników, które napisałem dla ciebie w liście. Gdy tylko będę je miał, będę w stanie rzucić zaklęcia na tę zbroję, mój synu. To super. Mógłbyś powiedzieć, co znajduje się w sanktuarium modlitwy? Jest to najzwyklejsze sanktuarium na cześć naszego władcy Adanosa. Twoje oczy zdradzają mi, że nigdy jeszcze takiego nie widziałeś. To prawda, mistrzu. Mógłbyś mi opowiedzieć, jak ono funkcjonuje? Ależ oczywiście, mój synu, w sanktuarium Adanosa modlisz się za dusze, które straciły życie w twojej obecności. Prosisz Adanosa o błogosławieństwo dla nich, aby mogły wejść bez żadnego uszczerbku do Królestwa Pana przy zachowaniu równowagi tutaj na ziemi. W związku z tym modlisz się za dusze ludzi, którzy żyli zgodnie z wolą Inosa.
ale jeśli modlę się za stworzenia, które pochodzą z Imperium Beriara? Prawidłowo, a więc masz wystarczająco dużo dusz w jego królestwie, za które ci dziękuję. Podziękowania są o tyle większe, za ile dusz się pomodlisz. To brzmi interesująco. Wielkie dzięki za informację, mistrzu. No i Ganik, cześć. A więc załatwiasz sprawy dla mistrza Aguasa, ja mam z nim w międzyczasie zostać, bracie. Dokładnie, tak jak myślałem, Gan. Dobrze, w takim razie do zobaczenia. I bardzo dobrze, że tutaj stoisz, bo hey, ty wyglądasz już tragicznie, gościu. Nie mogę z tobą pogadać. Czy jak tu wejdę, to dostanę po łapskach? Raczej nie. Dobrze, moi drodzy, zaraz będziemy kończyć odcinek. Czy ja umiem alchemię? Podejrzewam, że nie. O, możemy się nauczyć regeneracji, w ogóle ciekawe. Dobra, historia zręczności tu się może przydać. Jakiś zwój. O, proszę, miksturki się na pewno przydadzą. Czy to wszystko mogę tu zbierać? Niestety, ale nie. Kocioł. Cześć, kocioł. A jak pójdę spać, to normalnie mi się zregeneruje zdrowie? Do rana? Tak, na szczęście tak, także świetnie, że się położyłam spać. Dobrze, moi drodzy, w takim razie w kolejnym odcinku zaczniemy załatwiać sprawy dla tego całego mistrza. Zlecenie od Aguasa. Przeczytam wam jeszcze na koniec, zdobyliśmy też nowy poziom. Następujące składniki powinny znaleźć w wiosce przed zamkiem. 2 kawałki siarki, 4 kawałki węgla, 1 roślina szczawiu królewskiego. Do tego potrzebuję jeszcze książki Płaszcz Płomieni. Powinieneś znaleźć ją w zamku Topaz. Niech Adanos nad tobą czuwa, Aguas. Czyli wszystko nas prowadzi tam właśnie. Czyli musimy się udać wiadomo gdzie. Musimy zdobyć mu bagienne ziele temu gościowi, prawda? Czy jak tutaj wejdę, to coś zyskam? Tak, tylko muszę umiejętnie tu wejść. Pięknie. Dobrze, moi drodzy, w takim razie... O, smoczy korzeń. W takim razie ja wam dziękuję za oglądanie tego pierwszego odcinka. Możecie dać znać w komentarzach, jak wam się seria podoba. Ja jestem bardzo zaskoczona, że ta seria w ogóle, że taka modyfikacja istnieje. Nigdy takiej nie słyszałam. Udało mi się znaleźć całkiem przypadkiem. No i co, w kolejnym odcinku zajmiemy się już resztą spraw. Także do usłyszenia. Cześć.